Magda, Elena Dubert, MMA ROX. Jesteśmy na otwarciu klubu Octopus Łódź, a ze mną jest przypadkowo zauważony, ale już całkowicie celowo złapany Dominik Chmiel. Witaj. Witam wszystkich. Jak podoba Ci się otwarcie tego klubu? No i jak podobał Ci się seminarium z brazylijskiego jiu-jitsu, w którym uczestniczyłeś? No, klub jest super, super klimat, atmosfera fajna. Seminarium oczywiście pełna profeska i no oczywiście tak jak wywodzę się z brazylijskiego jiu-jitsu, tak tego nigdy nie zostawiam, chociaż teraz już na dniach, także mam za 5 tygodni zawodową walkę kolejną, już po 2 latach wracam, ale no seminarium bardzo fajne. No właśnie, do tej walki przejdziemy za chwilę, ale teraz chciałam Cię jeszcze zapytać o to, trenowałeś prawie 70-osobową grupą, jak trenuje się na takich, no, niewielkim obszarze z tak dużą liczbą osób, no i przede wszystkim o różnych poziomach. No super, znaczy no wiadomo, miejsce zawsze jak jest mało miejsca, no to ale w różnych warunkach się trenowało. Sala naprawdę jest duża, bo to jest z tego co się orientuję 180 metrów kwadratowych, no ale było tak naprawdę 82 ludzi. 82, tam odliczaliśmy, to miejsca się zrobiło mało, no ale tak jak mówię, w różnych warunkach się trenowało, czy to w mniejszych klubach, większych, także nie sprawiało to żadnego problemu. No właśnie, sala na szczęście jest duża, wszystko dało się radę pokulać, czy będziesz tutaj wracał? No oczywiście, no tak jak jestem tutaj zawodnikiem klubu Octopus Łódź i Pabianice, przygotowuję się tutaj cały czas i teraz już pod okiem tutaj trenera Tomka Biwarskiego, Janka i teraz także Adriana Dziarnowskiego oraz Dawida Petkowskiego. No właśnie, no to teraz już możemy przejść do Twojego wielkiego powrotu do zawodowych walk. Spartan Fight 5, Tauron Arena, Kraków 8 października. Czy cieszysz się na ten powrót? No i przede wszystkim, czy te myśli dotyczące tego powrotu, tej walki pojawiają się w Twojej głowie już coraz częściej? Czy może w ogóle już nie myślisz o niczym innym, tylko o tym, żeby już skoczyć do tej klatki i po prostu rozniesie się w powietrze? No dokładnie tak jest, już nie mogę się doczekać, aż w końcu wejdę. Tak naprawdę gala się przełożony, został termin i miejsce. No ale to tam z dietetykiem i tutaj z trenerami wszystko ustaliliśmy, ten trening, tą suplementację, to wszystko dobrane zostało, przeciwnik też został w końcu ustawiony, teraz już praktycznie tylko pod niego się przygotowuję, no oprócz teraz dzisiejszego treningu w kimonach, ale tak to tylko w sumie to mam w głowie, czekam, nie mogę się doczekać, 2 lata praktycznie. Prawie 2 lata nie walczyłem zawodowej walki. W międzyczasie w sumie 2 razy walczyłem Mistrzostwa Wojska Polskiego w MMA, gdzie tam wygrałem 2 razy ten turniej w tym roku i w poprzednim. Ale wiadomo, to jest jednak troszeczkę inny stres, ale no już nie mogę się doczekać wejścia do klatki i zrobienia tego, co lubię najbardziej. No to gratuluję Ci bardzo tych 2 wygranych turniejów. No i przede wszystkim chodzi o to, że przełożył się ten turniej, przełożyła się gala, ona miała być w przyszłym tygodniu, będzie dopiero za miesiąc. Czy w tym momencie Twoje przygotowania jakby się wydłużyły, trochę się jednak rozluźniły, czy cały czas jest na tych pełnych obrotach? Uległy zmianie, no trzeba było, bo szykowany szczyt formy był na za tydzień tak naprawdę. No musiałem zwolnić chwilę tempo na 2 tygodnie. Wrócić tam do innego rodzaju treningu, ale już od przyszłego tygodnia praktycznie 3 tygodnie ciężkiej pracy, 2 tygodnie resztę tam zdobicie wagi praktycznie i już waleczka. Nie? Także. Zmienił się nie tylko termin gali, ale zmienił Ci się również przeciwnik dosłownie wczoraj. Dobrze, źle, wszystko jedno? No tak naprawdę dla mnie to nie ma znaczenia, bo już no, chcę walczyć, chcę wrócić, a z kim nie miało to tak naprawdę dla mnie znaczenia. Ułożyło się tak, jak się ułożyło teraz, także trenuję pod tego przeciwnika, żeby po prostu wygrać tę walkę i walczyć dalej. Twoim przeciwnikiem będzie zawodnik z Ukrainy. Czy widziałeś, znasz, czy oglądałeś jakieś jego walki? Widziałem tak naprawdę chyba tylko jedną jego walkę. Moi trenerzy także temu się przyglądali. No i tam można powiedzieć, że jakoś tam game plan został stworzony. No i tego będę się trzymał i mam nadzieję odnieść zwycięstwo. Tauron Arena jest naprawdę bardzo sporym obiektem, no i oczywiście tutaj organizatorzy na pewno liczą na komplet. Czy po takiej długiej przerwie, 2 latach, wystąpienie przed tak dużą publicznością będzie w jakikolwiek sposób stresujące, czy może motywujące? Tak naprawdę ułożone mam w głowie tylko to, żeby wejść tam i zrobić swoje, nie? A co będzie tam później?
No to jest już podejście indywidualne każdego, psychiczne, tak? Ja myślę, że to podejście mam już na tyle ułożone w głowie, że nie będzie to dla mnie presją. No to wszystko się okaże, ale jestem dobrej myśli, także głód walki jest tak wielki, że tylko chcę zrobić to, co lubię, co chcę zrobić, a później już to wszystko myślę, że dalej się potoczy. Wracasz po 2 latach, tą walkę już masz zaplanowaną. Czy zamierzasz zawalczyć jeszcze raz w tym roku, czy w ogóle w najbliższym czasie zamierzasz stoczyć jeszcze jeden pojedynek? No jak wiadomo, mam podpisany długoterminowy kontrakt z organizacją Spartan Fight, także myślę, że jeszcze w tym roku uda mi się stoczyć drugą walkę. No i na początku kolejnego roku już następną, no i tak powoli. No jak najwięcej chcę, oczywiście mam nadzieję, że nie zakażonej kontuzji. Nie chcę tego i na pewno się na to nie zapowiada, ale w tym roku jest ta walka i chciałbym jeszcze jedną stoczyć i na początku kolejnego roku już kolejną. No właśnie, masz podpisany długoterminowy kontrakt z organizacją Spartan Fight. W jaki sposób wpływa to na komfort zawodnika? No bo ty nie jesteś już takim zawodnikiem, który po prostu będzie się tułał od jednej organizacji do drugiej, od gali do gali, tylko jednak masz tę pewną posadę. Czy jest to jakiś komfort psychiczny? No ale też, czy w jakiś sposób trzymacie to bardziej w tym, żeby być w tej formie przez cały rok tak naprawdę? Znaczy tak, no szczegółów kontraktu nie mogę zdradzać, ale jest to komfort. Cieszę się, że organizacja Spartan Fight zauważyła mnie, chociaż tak naprawdę 2 lata nie walczyłem. Zostało mi dane to zaufanie. Mam nadzieję, że go nie zawiodę i będę dawał dobre walki. No i oczywiście moją misją jest tam gdzieś iść jak najwyżej, zostać jak najwyżej sklasyfikowanym. No po prostu lubię sporty walki, lubię MMA, lubię brazylijski jiu-jitsu, to lubię, to kocham i to chcę robić. No i mam nadzieję, że będzie to wychodzić mi w najlepszym wydaniu. Ale nie objąłeś się za bardzo przez te 2 lata przerwy? Nie, oczywiście, że nie. Brałem udział tak naprawdę wszystkich, jak tylko mogłem, grapplingowych i brazylijskiego jiu-jitsu turniejach uczestniczyłem. Po drodze te 2 turnieje MMA wojskowe i cały czas tak naprawdę cały czas trenowałem, nie było tak, że miałem jakąkolwiek przerwę, nie? No bo wiadomo, były jakieś tam lepsza forma, gorsza, ale cały czas praktycznie w treningu. Od początku tego roku to nawiązałem współpracę teraz z Mateuszem Dunajskim, który tak naprawdę mnie prowadzi i od tego momentu stałem się tak naprawdę, można powiedzieć, zawodnikiem, który ma wszystko już i pokaże tą formę, której jeszcze nigdy nie miałem. Za nami właśnie odbywa się kolejne seminarium MMA. Czy zamierzasz dołączyć, czy tylko już będziesz się biernie przyglądał? Już teraz będę się tylko biernie przyglądał, ponieważ ten tydzień też intensywnie spędziłem na macie i trenując. Jeszcze dzisiejszy ten trening, naprawdę dzisiaj już miałem odpoczywać i jutro, bo w poniedziałku znów zaczynam ciężkie treningi. W takim razie bardzo Ci dziękuję, życzę Ci powodzenia za miesiąc w walce, no i przede wszystkim trzymam ogromne kciuki za to, żeby wszystko się udało tak, jak powinno się udać. Piąteczka. Nie, dziękuję.